Camera. Największym problemem szachów, i to już od ładnych kilku lat, są oszuści. Oszuści, czyli osoby, które na przykład na drugim monitorze odpalają sobie maszynkę, no i grają przez internet, ogrywają dużo lepszych od siebie zawodników. No i niestety, ale nawet najlepsi zawodnicy na świecie nie są w stanie rywalizować z oszustami. I pokażę wam dzisiaj dwie partie Hikaru na Kamury, gdzie zmierzył on się z oszustami, no i tacy oszuści, jeden z nich wygrał z nim w 18 ruchów, drugi w ogóle oddał w w trzecim czy w drugim posunięciu figurę a i tak był w stanie wygrać. Także pokazuje to wielką przepaść pomiędzy Ludźmi, a komputerami. Także zachęcam do oglądania. Nie oszukujcie, ponieważ te dwie osoby już zostały zbanowane i w zasadzie zostały zbanowane zaraz po partii z Hikaru. No i jeszcze przypominam, że jeżeli ktoś z Was chciałby sobie ze mną pogadać albo coś, to poza tym, że streamuję na Twitchu, to zrobiłem sobie taki mały challenge, że co tysiąc subów na YouTube będę robić transmisję live, także możecie subować, będzie mi bardzo miło. Natomiast my już przechodzimy do partii, bo działy się w nich dziwne rzeczy. Pierwsza partia to partia z niejakim Aleksandrowiczem, ranking ponad 3000. No i Hikaru to było podczas turnieju, tempo było 3 plus 0. No i Hikaru, wiecie, chillował sobie grzyba, grał sobie, streamował sobie, wszystko spoko, więc nie grał do końca poprawnego debiutu. Zagrał ruch skoczek F3, nastąpiło skoczek F6, G3, G6, goniec G2, goniec G7, D4, D5. No i w tym momencie grający Białymi gra ruch C4. No i w zasadzie przechodzimy do. Takiej partii katalońskiej. To znaczy ta pozycja mogła też powstać po ruchach d4, c4, skoczek f3, g3, gońc g2 w innej kolejności. Grający Czarnymi zdecydował się to zbić. Nastąpiła Roszada, no i teraz c6, Hetman c2 i b5. I to jest jedno z podejść. Które możemy stosować przeciwko właśnie partii katalońskiej. A mianowicie bijemy pionka i potem próbujemy go obronić. No i to nie jest tak, że czarne tutaj mają pionka więcej, to mają przewagę, bo szachy w ten sposób nie działają. Białe, zauważcie, zawsze będą mieć silnego końca, który tutaj strzela. Białe zawsze będą mogły wywierać presję. No i tutaj najlepszymi dwoma ruchami jest albo zagranie ruchu A4, albo zagranie ruchu skoczek E5, żeby wywierać presję. Natomiast jako, że tak jak wam wspomniałem wcześniej, no Hikaru jest na tyle dobry, że nie musi grać idealnie. Debiutów, żeby ogrywać zawodników 3000, to on zdecydował się tutaj zagrać ruch B3. I ruch B3 jest niepoprawny, natomiast kryjąca się za nim idea jest jak najbardziej, wiecie, legitna. Ponieważ jeśli nastąpiłoby tutaj bicie i bicie. To zauważcie, że Hetman dzięki temu, że stoi na C2, atakuje tego pionka. Zaraz może grozić jakiś skoczek E5. Wieża się otworzyła. No i generalnie w tych strukturach, jako że sam grywałem katalona, to wiem. Często oddajemy te pionki, zostawiamy sobie jednego pionka na B, żeby mieć dwie otwarte linie. Więc taka była idea Hikaru na kamury. Natomiast przeoczył on, że teraz czarne mogą zagrać bardzo fajny ruch, a mianowicie goniec F5. No i niestety dla Hikaru on musi zejść z linii C. Jak zagra tutaj, to podchodzi pod jakiś skoczek E4. Skoczek D5, więc bez sensu. Dlatego zagrał on Hetman B2, łobu dubu, łobu dubu. No i mamy niby normalną pozycję, ale czarne mają pionka więcej. Yy, natomiast kłopot jest taki, że w porównaniu z tym, co pokazałem wam wcześniej. Hetmana już nie ma na c2. Ten goniec go przegonił i wiecie, to jest taka dwuruchowa rzecz, ale takie rzeczy też ludzie przeoczają, nawet najlepsi na świecie. No i tutaj grający czarnymi, zamiast zrobić roszadę, tak zrobiłby każdy człowiek, to on sobie zdecydował, że zrobi tutaj, zagra tutaj ruch a5. Bardzo komputerowy ruch. No te pionki niby idą, ale fajnie by było zadawać też o rozwój, co nie? No trochę wydaje się to być logiczne. Białe więc atakują tego pionka, no i teraz drugi bardzo komputerowy ruch ze strony przeciwnika, ponieważ Atakujemy tego pionka. No i normalny człowiek by go obronił. Zagrałby na przykład goniec E4. Bronimy pionka, wszystko jest spoko. Może nawet wieża A6. Tego typu idee też są w tych pozycjach. Natomiast grający czarnymi, pomimo tego, że całą tę partię od początku grał w taki sposób, zauważcie. Od tego momentu on zbił pionka i próbował go utrzymać. Więc logicznym jest, że każdy człowiek, skoro utrzymywał pionki, to nie będzie takiego pionka oddawał. Będzie go bronił, ponieważ taka była jego idea na tę partię. Krający czarnymi zrobił tutaj roszadę. Hikaru więc wziął tego pionka, wziął tego pionka gońcem, no i wydawać by się mogło, że w zasadzie no to Hikaru to co najgorsze ma za sobą. Zauważcie, fajna struktura pionkowa, pionki w centrum, znaczy jest jeden pionek w centrum, Hetman jest w miarę wyprowadzony, pełni tutaj jakąś funkcję, goniec atakuje wieżę, goniec atakuje pionka. Jak byście ocenili tę pozycję? Tak wiecie, komputerowo, bo komputer tutaj mówi, że jest minus 6. Dosłownie w tej pozycji, tak jakby białe miały dwie figury mniej, bo tak ocenia to komputer. Taka to jest przewaga. Czarne zagrały wieża C8, więc koniec był pionka. Białe mają pionka więcej, a pozycja jest totalnie przegrana. A wiecie dlaczego? Ponieważ te figury mogą nawiązać taką koordynację, że tutaj praktycznie można powiedzieć, że jest w pewnym sensie forsowny mat. Dopiero w 14 posunięciu, ponieważ gramy ruch wieża C2, Hetman odchodzi. I teraz wcale czarne nie biją tego pionka, co wydawałoby się być logiczne. Wcale w czarne nie poprawiają jakieś skoczka, tylko czarne grają ruch Goniec, H3. No i okazuje się, że pozycja jest praktycznie przegrana. Ponieważ, jeżeli odejdziesz sobie, wieżą, to ja ci zagram tutaj. I ty możesz próbować się obronić, ale teraz to ja nawet mogę ci zbić tego pionka. No i jest totalny dymy, a są też inne rzeczy, które zobaczycie w partii, bo powstało bardzo podobnie. Ponieważ grający biały zagrał ruch Goniec D3 atakując te wieże. No i znowu, gdzie ta wieża musi odejść? Odpowiedź brzmi, nie musi. Hetman D5. Grozi mat. Czarne, białe się spróbowały obronić ruchem E4, ale tutaj nastąpiło bicie. Białe zbiły wieżę. Mają wieżę więcej, tylko kłopot jest taki, że w tym momencie grający czarnymi z hikaru na kamurą zagrał taki ruch. Najpierw poświęcił wieżę. Potem poświęcił jeszcze skoczka, no i okazuje się, że nie można nic zrobić, ponieważ grozi mat na tym polu. A nawet jeżeli bylibyśmy w stanie zagrać, no nie, no tu w sumie nie można nic zagrać. Jak zagramy ruch F3, no to po prostu po Hetman D4, tutaj yy, skoczek E2, Pyk. Pyk nie ma obrony przed matem. Dlatego też po ruchu numer skoczek G3. Po ruchu numer 18 Hikaru Nakamura po prostu się poddał, natomiast jego przeciwnik zaraz dostał Bana, Natomiast druga partia, którą chciałem Wam pokazać jest jeszcze dziwniejsza, ponieważ Hikaru Nakamura grał z dziomeczkiem ranking 3046. Niby silny zawodnik, nie wiem kto to jest, nie był podpisany, natomiast nastąpiło tutaj skoczek F3, G6, białe zagrały skoczek G5, goniec G7, Łobu dubu. I od ruchu numer 3 Hikaru Nakamura ma figurę więcej, grając z czarnymi. Komputer ocenia to na plus 5. No i wydaje się, że, no wiecie, komputery okej, okay, są silne, ale z Hikaru Nakamurą, z figurą więcej, nie są w stanie wygrać, prawda? Zobaczmy. Nastąpił E4. E6. Grający piami oczywiście opanowywuje centrum. Skoczek A7. No i teraz taki ruch, który jest dość sensowny, ale nie wiem, czy ktokolwiek by się na niego zdecydował w takiej sytuacji. A mianowicie białe zamiast, wyprowadza, zamiast wyprowadzać swoje figury, zdecydowały się zagrać ruch H4 i atakują tego króla. Jeśli uda się zagrać H5 i tutaj wybić, no to ten król będzie bardzo osłabiony. Także nastąpiła H6 po to, żeby po H5 zagrać G5, ale teraz kolejny. Ruch, który jest bardzo ważny w tej pozycji. Grający białymi gra F4. No i zauważcie, pomimo tego, że nie ruszył on żadną z figur, jedyna figura, którą ruszył, to był ten skoczek, który, który został oddany. No to białe tutaj jakąś tam presję wywierają, ponieważ ten król jest osłabiony. Także nastąpiło tutaj bicie. Goniec F4, D6. Czarne próbują się stabilizować. Nastąpiło skoczek C3, skoczek C6. No i zaraz zaczną siedzieć bardzo dziwne rzeczy. W zasadzie już w tym momencie zaczynają siedziać dziwne rzeczy, ponieważ atakowany jest. Pionek. No i wiecie, normalny człowiek raczej myślałby tutaj o ruchu D5, może myślałby o ruchu E5, żeby to w jakiś sposób bronić. Goniec i skoczek atakują, natomiast grający białymi wymyślił inną, inny sposób, żeby tę kopionkę obronić. Wyobraźcie sobie, że jedyna figura, która jest wyprowadzona, po prostu się cofa. Grający białymi zagrał goniec F4 po to, żeby w następnym ruchu zagrać ruch goniec E3. No wydaje się być totalnie głupie. Nastąpiło więc D5, w tym momencie białe dają szacha, król odchodzi na G8. Nastąpiła długa roszada. Hetman F8. Białe nie są, nie są zainteresowane wymianą. No, i tutaj Hikaru zdecydował się na E4 zbić. I następny ruch to jest stuprocentowy dowód na to, że białymi gra komputer. Ponieważ co byście zagrali? Ostatnim ruchem przeciwnika było bicie na E4. Co byście tutaj grając z kolorem białym zagrali? Spróbujcie sobie się zastanowić. Prawdopodobnie większość z was powiedziała, że skoczek E4 i to jest najbardziej ludzki ruch, jaki możecie wykonać. Po prostu no jest wymiana, odbijacie. Wiecie, jaki jest najlepszy ruch według komputera i jaki ruch wykonał kolor biały? W tej pozycji Hetmana, który atakuje króla, który sprawia, że możemy gdzieś kiedyś może coś zbić, może jakoś przyatakować. Tego Hetmana zdecydował się wycofać na E1. I poskoczek F5 zbił. Jaka była idea? Dlaczego lepiej jest tutaj zagrać Hetmana 1? Nie mam pojęcia. Komputer krzyczy, że to jest po prostu najlepszy ruch. Eee, grający czarnymi zdecydował się zbić na D4. Nastąpił koniec F2. No i zauważcie, czarne mają figurę więcej. Ale kłopot jest taki, że te figury niby są aktywne, ale ten goniec. Ta wieża i ta wieża nie mogą nic zrobić, podczas gdy tutaj jest trochę otwartych linii przekątnych, no i trzeba tutaj uważać. No i nastąpiło skoczek C6, skoczek po prostu się wrócił, ale białe atakują. G4. Drugi skoczek wraca. No i znowu, jest jakaś presja? Białe się nie przejmują, grają goniec D2. E, goniec G2. Normalny człowiek, wydaje mi się, że zagrałby tutaj goniec D3, żeby ten goniec strzelał w króla. Komputer widział coś więcej, ponieważ zagrał goniec G2, goniec D7, goniec G3, goniec poszedł na E5 na wymiankę. No i znowu, pytanie, małe pytanie dla Was: Gracie tutaj kolorem czarnym i przeciwnik ma figurę mniej? Jak byście ocenili tę pozycję? Ile tutaj jest waszej przywagi? Według komputera jest plus 6, ale nie dla was, tylko dla białego, ponieważ forsownie przegrywacie tę partię po jednym niepoprawnym ruchu. Ponieważ w tym momencie grający białymi może zagrać stępem wieża F1, jest atak na hetmana, nie mamy możliwości zbicia, ponieważ to bicie jest z szachem, także nastąpiło tutaj także to bicie nie nastąpiło. Hikaru zagrał więc Hetman G7, ale kłopot jest taki, że teraz po biciu, biciu, skoczek F6, tu tracimy figurę Hetman E1. No i po kilku kolejnych ruchach Hikaru Nakamura po prostu się poddał, ponieważ powierza F6, traci jeszcze tego pionka, dostanie tutaj szacha i przegrywa partię. No i tak to wyglądało. Drugi. Oszust również został chycnięty zaraz po partii z Hikaru. No i cóż, no tak to wygląda, niestety, ale my, jako ludzie, nie możemy się równać z komputerami. Liczą one zbyt szybko, liczą zbyt dobrze. I nawet Magnus Carlsen, te same partie prawdopodobnie by przegrał. Także nie oszukujcie, nie ma to sensu. Tylko się będziecie wstydzić przed rodziną, bo jak ktoś się dowie, że oszukiwaliście w szachach przez internet, to będziecie musieli świecić oszami i się wstydzić. Nie róbcie tego, nie warto. No a cóż, z mojej strony to tyle. Zostawcie suba, jak filmik wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!